nasz kochany prelegent gdzieś się tutaj ukrył. Nie wiem, gdzie jest. A jest, bo to taka drobinka następna. Nasza pani doktor Mieszczak-Woszczyna, która to, dużo bym miała na temat pani doktor do powiedzenia, ale oczywiście też ma wytyczoną ścieżkę, którą jej poddała święta Hildegarda. Oczywiście wykształcona jest w tym kierunku, łączy medycynę klasyczną z medycyną naturalną, również zakochana w ziołach, jest członkiem Towarzystwa Badań nad Otyłością Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. No, prowadzi oczywiście wykłady i prelekcje, prowadzi pacjentów, wspiera, jest posłem Hildegardy, więc na pewno państwo... Posłem, nie? Posłem brzmi parlamentarnie, ale to jest poseł innej kategorii, no innej wagi lekkiej. Albo posłańcem. No wam się źle kojarzy, nie? Z polityką. No bardziej misyjnie. To umówmy się, że posłańcem. I dzisiaj, teraz kończąc, przedstawi nam medycynę, reguły i to, w jaki sposób święta Hildegarda zaleca nam dążyć do tej harmonii i równowagi, która jest dla nas niezbędna, żebyśmy mogli się cieszyć tym, o czym mówiła Beata, czyli dobrym słowem, uśmiechem i dzielić się tym na co dzień. I z tym słowem pani doktor oddaje mikrofon. Wszystko już wystarczy. Już tyle. Dobry wieczór. Wiem, że mamy już, ale udało się dzięki Beatce, która się streściła. Jesteśmy znowu w czasie. Postaram się nie przedłużyć. Część z Państwa już słyszała, przynajmniej część tego wykładu, który mam tutaj zadanie wygłosić. I tak krótko chciałam jako lekarz też pokazać, że oczyszczanie jest podstawą naszego zdrowia i jest to zgodne z tym, co święta Hildegarda opisywała. W swoim języku nazywała to nie toksynami, tylko materią chorobotwórczą i tak dalej. Także tutaj bardzo dużo nam zostawiła porad, które opisała w swoich dziełach. I mówiła przede wszystkim o tym, że ciało to jest świątynią duszy i że my, że Pan Bóg obdarował nas przyrodzoną zdolnością do wyrzucania choroby i że nie należy po prostu likwidować takich naturalnych reakcji, które nam Pan Bóg zostawił w ciele, jak na przykład wymioty, biegunka, gorączka, tak? To, z czym my teraz cały czas walczymy, jest to niezgodne z tym, co jakby Pan Bóg nam dał, żebyśmy mogli się bronić, czy organizm, żeby sam mógł się uzdrawiać. Bóg obiecał nam zdrowie, jeśli człowiek mu zaufa, czyli to, co tutaj już prelegenci mówili, przede wszystkim ufność, zaufanie Bogu daje taki pokój ducha. Lęk powoduje, że człowiek traci spokój i traci w ten sposób zdrowie. Jeśli ciało jest chore, oznacza, że powstało zaburzenie harmonii, materia chorobotwórcza, którą ciało chorując musi rozpuścić i wydalić. Czyli zaczynamy od pokoju ducha, czyli od tego, co myślimy, tak? Bo zaburzenia harmonii, tak jak tutaj siostra Blanka mówiła, powstaje najpierw w naszej głowie. Czyli kiedy tracimy ufność, zaczynamy się lękać, wtedy zaczyna się cała kaskada zdarzeń, które kończą się właśnie z chorobą. Moc oczyszczania pokazują nam takie reakcje ciała, jak właśnie wymioty, kaszel, biegunka i wypryski skórne. Więc to, co my teraz robimy, to hamujemy wymioty, dajemy leki przeciwkaszlowe, leki przeciwbiegunkowe i jeżeli są wypryski skórne, no to oczywiście je malujemy albo kolorujemy je jakimiś tam różnymi korektorami, czyli je zasmarowujemy albo stosujemy sterydy, leki sterydowe, które po prostu jakby powodują, że reakcji ciała nie ma, czyli oszukujemy w ten sposób ciało, że nie ma problemu. 6 reguł życia świętej Hildegardy, które ona podała, to jest ureguluj czas snu i czuwania. Jedząc i pijąc zwróć uwagę na subtelność natury. Wprowadź zdrową równowagę między ruchem i spoczynkiem. Ja teraz przeczytam to, potem omówię kolejne punkty. Czerp witalne z 4 żywiołów świata, ognia, powietrza, wody i ziemi. Tak jak już było wielokrotnie mówiono, że człowiek jest mikrokosmosem. Wspieraj organizm w wydalaniu złych soków.
takie jak sauna, dieta, upust krwi i poznaj siebie, pokonuj obciążenia, pielęgnuj cnoty chrześcijańskie, aby uzyskać zdrowie duchowe i fizyczne, czyli post i psychoterapia. Tutaj siostra Blanka się specjalizuje w psychoterapii i na szczęście mamy troszkę, no jest wielu księży, psychologów, no ale na razie takich typowych specjalistów psychoterapii i świętej Hildegardy jeszcze się nie dorobiliśmy, ale pracujemy nad tym. I teraz te punkty po kolei będę omawiać. Święta Hildegarda mówiła tak, sen to młodszy brat śmierci, czyli tak jak zasypiamy, powinniśmy się jakby żegnać ze światem i witać z Panem Bogiem. Czyli za każdym razem, kiedy się kładziemy spać, powinien nasz stan ducha być taki, jakbyśmy się przygotowywali do śmierci. Dlatego jest napisane w Biblii też, niech nie zachodzi księżyc nad waszym zagniewaniem, bo nie wiadomo, czy się obudzimy. Słońce. Gdy sen jest prawidłowy, wówczas jest już sam w sobie środkiem leczniczym. Wiemy, że wielu terapeutów, naturoterapeutów stosuje dobre, naturalne środki nasenne po to, żeby przedłużyć jakby czas snu. Wiemy, że naturalnie dzieci, jeżeli są chore, to po prostu, jeżeli im pozwolimy, to po prostu prześpią całą chorobę. Dobry sen jest warunkiem utrzymania zdrowia i radości. W zdrowym śnie człowiek się porusza. Lepiej spać 1 godzinę przed północą, jak 2 po północy. To, co święta Hildegarda pisała 8 wieków temu, okazało się być jakby potwierdzone nauką obecnie, ponieważ badając wydzielanie hormonów wzrostu, naukowcy zauważyli taką prawidłowość, że największy poziom hormonu wzrostu, największa produkcja jest między godziną 21 a 23. Hormon wzrostu i hormony generalnie nadnerczy DHEA, siarczan dihydroepiandrosteronu są wydzielane właśnie w tych godzinach, co powoduje największą relaksację i regenerację nadnerczy. Czyli to, co święta Hildegarda już wówczas pisała, zostało potwierdzone jakby naukowo, że jeżeli my w tym okresie będziemy spać, czyli od 21 do 23, w tym okresie regeneracja nadnerczy i zysk dla naszego układu zarówno hormonalnego, jak i całego zdrowia będzie największy. Dlatego jeżeli są czy w rodzinie, czy wśród waszych bliskich jest problem na przykład z zaburzeniami wzrostu, dzieci nie rosną, tak? Bardzo dużo teraz już jest takich przypadków, dzieci nie rosną i okazuje się, że dzieci chodzą spać o godzinie 10, 11, a czasami o północy. Hormon wzrostu jest niezbędny, żeby dziecko urosło. W związku z czym, jeżeli dziecko jest nadpobudliwe, to należy godzinę wcześniej, czyli przed tą 9 już godzinę wcześniej, zacząć dziecko przygotowywać do spania, żeby po prostu na tą godzinę 21 było przygotowane. Zaciemniamy wszystko, wyłączamy wszystkie inne źródła. Powinniśmy wyłączyć komputer albo komputer zmienić, czy komórkę na światło czerwone, tak? Czyli po prostu zmieniamy tryb na tryb nocny, żeby nie było 2 godziny przed pójściem spać, nie powinniśmy, nasze oczy nie powinny otrzymywać żadnych źródeł światła niebieskiego, tak? Czyli nie powinniśmy oglądać telewizji, w sypialni nie powinno być telewizora, przed snem nie powinniśmy oglądać. Teraz komfort mamy o tyle, że ponieważ w internecie jest wszystko, to nie jesteśmy już tak bardzo zależni od jakby czasu, tak? Bo kiedyś to wiadomości było o konkretnej godzinie, teraz możemy sobie puścić kiedy chcemy i jest to dla nas, możemy to wykorzystać jako coś bardzo pozytywnego. Jeżeli jest sen krótki i niespokojny, oznacza to, że jest bojaźń i osłabienie duszy. Wiemy, że jeżeli ktoś źle śpi, to w ciągu dnia też funkcjonuje nieprawidłowo i od tego powinniśmy zacząć. Czyli każde leczenie, niezależnie od tego, jaki jest problem, powinniśmy zaczynać od uregulowania snu i czuwania. Jeżeli ktoś ma problem z budzeniem się w nocy o godzinie 3, wtedy proponuję zacząć od po prostu sprawdzenia, czy nie ma kamicy pęcherzyka żółciowego. Jeżeli nie ma kamicy pęcherzyka żółciowego, no to wtedy sprawdzamy na przykład, czy nie ma pasożytów. Często jest to tak w medycynie chińskiej pisane jako gorące żołądka. Święta Hildegarda wtedy polecała różne środki na wątrobę, na przykład krem wrotyczowy, czyli po prostu należałoby smarować sobie to okolice wątroby kremem wrotyczowym. Żeby uniknąć właśnie problemów z budzeniem się w nocy o 3, po prostu przed snem sobie wziąć na przykład kurkumę,
Koper włoski, tak? Czyli na przykład no, kurkuma albo liposomalną najlepiej, 4 tabletki kopru włoskiego, 3 tabletki magnezu i po 2-3 dniach problem z budzeniem w nocy ustąpi, jeżeli nie ma kamieni w pęcherzyku żółciowym na przykład, tak? Ale jest to taka wersja, która została już wypróbowana i rzeczywiście ludzie dużo lepiej zasypiają i nie budzą się w nocy, bo są dwa problemy. Albo ludzie nie mają problem z zaśnięciem, albo budzą się o 3 w nocy. Obydwa te problemy można rozwiązać w ten sposób, który powiedziałam. Jeżeli nadal jest problem, to trzeba szukać dalej jakby przyczyny. Natomiast trzeba zacząć od tego właśnie, czyli od jakości snu. Herbatę z melisy sobie wieczorem można wypić godzinkę przed snem, tak? Jeżeli ktoś ma tą bezsenność związaną na przykład z transportem, czyli jeżeli przeleciał do Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli ma po prostu zaburzenia strefy jetlag. No, po prostu jeżeli się okazuje, że nie może z tego powodu zasnąć, to sobie po prostu bierze ze sobą na wyjazd, bierze melatoninę i po prostu 2 godziny wcześniej, czy nawet 3 koło 6 najlepiej, już wziąć sobie melatoninę, żeby jakby wprowadzić organizm w nowy rytm, tak? Także to od tego naprawdę to jest pierwszy punkt, który święta Hildegarda podała i tak powinniśmy zaczynać wszystkie właśnie jakby terapie od tego. Wstawaj wcześniej rano i używaj ruchu. Święta Hildegarda pisała o tym, że jak ktoś wcześniej wstaje, godzinę wcześniej wstanie i się rusza, to już cały dzień ma dużo więcej energii. Drugi punkt. Jedząc i pijąc zwróć uwagę na subtelność natury. Czyli gryź dobrze swoje pożywienie, mieszaj ze ślinami, aby się nie tworzyło wiele nieczystości. Święta Hildegarda bardzo często podkreśla to, że żyjemy z tego, co trawimy, a nie z tego, co jemy. Co to znaczy? Jeżeli my połykamy jedzenie, a nie gryziemy, no to już wiadomo, że to jedzenie w żołądku ma utrudnione. Już pierwsza jakby faza trawienia jest ominięta. Dlaczego? Prawidłowe gryzienie pożywienia. Wielu naturoterapeutów mówi o tym, że powinno się jeść jakbyśmy pili i pić jakbyśmy jedli. Chodzi o to, żeby mieszając ze śliną pokarm dochodziło do pierwszej fazy trawienia. W ślinie jest amylaza, jest to enzym, który trawi węglowodany. Czyli już wstępnie mamy strawione pożywienie, rozdrobnione i strawione. Jeszcze prawie 30 lat temu, kiedy zaczynałam swoją karierę, to wówczas była taka zasada, że jak człowiek miał chorobę wrzodową żołądka, to mógł mieć protezę zrobioną szybciej. Więc przychodzili do mnie pacjenci, którzy nawet nie mieli choroby wrzodowej i chcieli, żeby im pisać, że on ma bardzo chory żołądek, bo wtedy dostaje protezę wcześniej. Czyli wówczas była ta świadomość taka duża, że ta proteza ma znaczenie, tak? Bo że jeżeli ktoś ma problem z żołądkiem i nie strawi tego, znaczy nie pogryzie dobrze jedzenia, to nie jest w stanie jego żołądek sobie poradzić. Teraz nie mówi się o tym, bo protezy pewnie w większości i tak prywatnie się robi. To już po takie zaświadczenie nie przychodzą. Pamiętaj, że nie jesteś drapieżnym zwierzęciem, lecz wszystko jedzącym stołownikiem. Chodzi o to, że obecnie również i wtedy też tak było, po prostu przesadzało się z jedzeniem mięsa. Wybieraj pożywienie ze świata roślinnego. Mięso powinno być przysmakiem, a warzywa główną potrawą. Żyj suchymi potrawami, nie bądź rezerwuarem wilgoci. Chodzi o to, że jeżeli jemy produkty suche, nie popijamy, wtedy jesteśmy zmuszeni, żeby ten suchy pokarm porządnie rozdrobnić. Tak? Czyli po prostu rozgryzamy, rozdrabniamy ten pokarm. Natomiast jeżeli pijemy płynne rzeczy albo popijamy, wtedy ten pokarm nie jest odpowiednio rozdrobniony i trafia do żołądka nierozdrobniony i dlatego jakby tych toksyn się więcej gromadzi. Ciepłota pożywienia zbliżona być powinna do ciepłoty ciała. Mieszanina kwaśnych, tłustych i słodkich pokarmów gwałtownie zjedzona sprawia fermentację i wytwarza gazy. Chodzi o to, że tutaj jeżeli wymieszamy różne produkty, teraz się mówi coraz więcej o diecie rozdzielnej, chodzi o to, że jeżeli zjemy i węglowodany, i białka, i jeszcze do tego dużo tłuszczu, wtedy nasz organizm po prostu nie jest w stanie wytworzyć wszystkich enzymów z różnych grup w odpowiedniej ilości i zawsze upośledzone zostanie trawienie.
Trzeci punkt. Zdrowa równowaga między ruchem i spoczynkiem. Wstawaj wcześniej, używaj ruchu. Bezczynność osłabia ciało, a poruszanie jest pomocne dla ciała. Zbytnie przemęczanie ciała jest szkodliwe. Tu właśnie chodzi o tą równowagę. Chodzi o to, że zarówno układ krążenia ma jakby możliwości, bo serce ma bardzo dużą jakby siłę do poruszania krwią w naczyniach krwionośnych. Podobnie żyły, jeżeli są zdrowe, jeżeli układ żylny jest zdrowy, to jakby ta żyła, te żyły też są w stanie te zastawki poruszać naszą krwią w naczyniach żylnych. Natomiast układ limfatyczny nie ma żadnego, nie ma żadnej mięśniówki. I teraz układ limfatyczny jest nam potrzebny do tego, żebyśmy oczyszczali tkanki z toksyn. I teraz, jeżeli my się nie będziemy ruszać, to dochodzi do zakwaszenia tkanek. Tak, dochodzi do kumulacji toksyn blisko tkanek i po prostu ten jakby nie może być układ limfatyczny odpowiednio, nie może oczyszczać naszego ciała. Dlatego ten ruch jest najważniejszy ze względu właśnie na układ limfatyczny. Są duże badania w Stanach Zjednoczonych, były robione, że 20 minut na trampolinie pokojowej codziennie w chorobach nowotworowych znacznie zmniejsza ryzyko nawrotu. Właśnie chodzi o to, że trampolina pokojowa, jakby ten ruch na trampolinie pokojowej, ponieważ tam jest kwestia sprężystości, powoduje dużo szybszą aktywację właśnie układu limfatycznego. Brak ruchu mięśniowego, przebywanie w źle wieczonych izbach, tak Hildegarda pisała, prowadzi do nadmiernych złogów tłuszczowych. Czyli znowu, jeżeli się nie ruszamy, no to wiadomo, że dochodzi do kumulacji toksyn w postaci tłuszczu. Po obiedzie godzinny odpoczynek w łóżku podnosi samopoczucie. Chodzi o to, żeby po obiedzie po prostu na chwilę się położyć po to, żeby, czy położyć, czy odpocząć, żeby wątroba mogła spokojnie jakby wydzielić odpowiednią ilość enzymów trawiennych. Ja pracowałam na oddziale zakaźnym i nasz ordynator zawsze, jak przychodził, wiadomo, na oddziale chorób zakaźnych, to większość osób miało problemy z wątrobą, więc zawsze przychodził i mówił, proszę dużo leżeć, wątroba lubi łóżko. To do teraz pamiętam. Zawsze na prawym boku, bo wątroba lubi łóżko. Czyli po obiedzie, jeżeli chcemy ułatwić trawienie, to trzeba najlepiej się położyć albo sobie usiąść, odpocząć, w każdym razie, żeby ta wątroba miała możliwość wyprodukowania enzymy. Po wieczornym posiłku dobry spacer. Tu chodzi o to, że po pierwsze wieczorny posiłek powinien być mniejszy niż obiad, a po drugie, żeby ten spacer powoduje, że jedzenie zostaje przesunięte, strawione jedzenie z żołądka do jelita cienkiego. Chodzi o to, żeby było jakby ten przewód pokarmowy powoli się opróżnił. Wiemy dobrze, że przed snem minimum 2 godziny nie powinniśmy jeść, a teraz coraz więcej mówi się o tym, że bardzo korzystny jest tak zwany post przerywany, który powinien trwać minimum 12 godzin. Do 14 u kobiet nie powinien trwać dłużej niż 14 godzin, ponieważ może dojść do zahamowania czynności hormonalnej. Czyli mężczyznom zalecamy tak zwany post przerywany, tak jak święta Hildegarda pisała, ona nie nazywała tego postem przerywanym, tylko mówiła, że śniadanie powinniśmy jeść później, czyli takie późne śniadanie, czyli gdzieś przed południem. Natomiast kolacji nie powinniśmy jeść późno, czyli tak naprawdę jakbyśmy sobie wzięli te godziny, które nam mniej więcej pory, o których mówiła święta Hildegarda, to ona zalecała właśnie taki post przerywany. Czyli załóżmy, że zaczynamy jeść na przykład o 10 i ostatni posiłek o 18. Mamy już odpowiedni czas, kiedy nie jemy, natomiast w tym czasie powinniśmy jednak pić, żeby przepłukiwać przewód pokarmowy. Ogień, 4 żywioły. Z ognia, jeżeli korzystamy, co to jest ogień? Element ognia mamy w słońcu. Słońce jest elementem ognia. Ciepło kominka często wykorzystywane jest w celach leczniczych. Jeszcze w zależności od tego, jakie drewno spalamy w kominku, mamy jeszcze ilość i jakość ciepła. Najwięcej ciepła daje drzewo związu. I wiąz jest również korzystny dla nerek. Święta Hildegarda na przykład opisywała, że jeżeli mamy problemy z nerkami, to należy smarować maścią z ruty okolice nerek przy piecu opalanym wiązem. Także już z takich naprawdę fragmentów jej pism można wywnioskować, że każdy element, każdy drobiazg ma znaczenie.
Niewiele jest słabości skórnych, którym by światło słoneczne nie pomogło. To jest też ciekawe, że bardzo wielu teraz w klasycznej dermatologii stosuje się leczenie lampami. No są to lampy UV, UV, ale również światłem słonecznym się leczy. Na przykład wszyscy wiedzą, że i trądzik, i łuszczyce są wrażliwe jakby na światło słoneczne. Dobrze się, większość tych schorzeń się dobrze leczy światłem słonecznym. Kąpiele słoneczne zażywać należy do wystąpienia potów, a dla chorych na nerki połączyć to należy z kąpielą w rozgrzanym piasku. Czyli Święta Hildegarda u chorych na nerki polecała, żeby po prostu kłaść się na rozgrzanym piasku. Ogrzewanie nerek poprawia ukrwienie nerek, poprawia ich funkcję. Księżyc wpływa na ilość soku w ciele człowieka, to jest tak, i w ciele człowieka i w ziołach, dlatego niektóre zioła się zbiera przed pełnią, niektóre po pełni i konkretnie zwykle przy rosnącym księżycu się zbiera, dlatego że wtedy mają te zioła więcej soków. Powietrze jest przyczyną zieloności, daje wzrost i ruch roślinom. Kolejny żywioł to jest woda. Już święta Hildegarda pisała o leczeniu wodą. Dopiero ksiądz Knajp jakby to spopularyzował. Natomiast ona pisała o obmywaniach, o polewaniach, to już w jej dziełach było. Także ja to dopiero odkryłam, przecież ksiądz Knajp parę wieków później to popularyzował. Ona już wtedy pisała o tym. Zmywa woda wszelki brud, porusza się szybko dzięki ciepłu, wilgoci i powietrzu. Obmywania, polecała obmywania, okłady. Woda, która w pory wniknęła, miesza się z sokami, wyparowując, zabiera ze sobą precz złe soki. Zimna woda ożywia, odświeża, pokrzepia całe ciało. Hildegarda zalecała na przykład osobom chorym ze słabym krążeniem, żeby rano wstawały godzinę wcześniej niż mają w planie wstać, wziąć, obmywać sobie dolne kończyny i z powrotem wrócić do łóżka. Takie obmywania, one bardzo pobudzają układ właśnie limfatyczny i rozgrzewają ciało i należy jeszcze po prostu odpocząć i w ten sposób się wspomaga odtruwanie. Niezbędna do życia człowiekowi jest woda, tak? Nawilża oczy, wzmacnia zęby, polecała rano, żeby najpierw sobie usta wyczyścić bertramem, ziołem, które ma właściwości oczyszczające, a potem wypłukać zimną wodą. Ziemia, element ziemi z natury jest zimna i silna. Wykorzystywana bywa w leczeniu padaczki. Rozgrzany piasek wzmacnia nerki, kamienie w leczeniu wielu chorób. Święta Hildegarda cały rozdział jeden napisała o wykorzystaniu kamieni w leczeniu chorób. Także nie jest to żaden okultyzm, bo to też nauka teraz już jakby udowadnia, że kamienie mają swoje wewnętrzne jakby wibracje, częstotliwości, każdy kamień inny i dlatego mogą mieć takie działanie na nasze ciało. Wspieraj organizm w wydalaniu złych soków. Do rozpuszczania chorobliwej materii, jak to opisywała święta Hildegarda, najlepszy jest okład na brzuch z zaparzonego siana lub wody z octem. Ksiądz Knajp bardzo często pisał o tym, że jak dzieci mają kolki na przykład, to należy wodę z octem, ciepłą wodę z octem dać na brzuszek i bardzo ładnie kolki ustępują. Z zaparzonym sianem teraz jest trochę trudniej, ale ocet naturalny, ocet ekologiczny jak najbardziej można dostać. Obmyj całe ciało z łóżka wstawszy, potem powrót wracając do łóżka dla wzmocnienia i poprawy trawienia. Krótkie kąpiele zimą chłodne, latem zimne obmywania są nieocenionym środkami wzmocnienia mięśni i utrwalania się skóry. Ona też pisała o tym, żeby w lecie stosować lodowate kąpiele, bardzo zimne, natomiast w zimie letnie, żeby po prostu nie dochodziło do takich krańcowych właśnie różnic temperatur. No i co to są złe soki? Złe soki święta Hildegarda nazywała materią chorobotwórczą. Są to substancje szkodliwe powstające w wyniku błędów żywieniowych. I teraz my już możemy to tak bardziej po naszemu ponazywać. Są to toksyny środowiskowe, chemiczne, obecnie bardzo dużo metali ciężkich, arsen, germal, ołów, kadm, cyna. Jeśli chodzi o arsen, ostatnio takie bardzo świeże badania profesor Lubiński opublikował 20-letnie badania, które wykazały, były to robione badania na grupie kobiet, które miały gen BRCA1. Gen BRCA1 jest pewnie Państwu znany genem, który zwiększa znacznie ryzyko nowotworów nie tylko piersi, ale również innych. I o
okazało się, że część kobiet, która miała wysoki poziom arsenu we krwi, w 100% zachorowała na nowotwór. Druga część kobiet, u której stwierdzono, że poziom arsenu był w normie, żadna nie zachorowała na nowotwór. Jest to badanie niesamowite, ponieważ pokazuje, jak bardzo czynniki epigenetyczne, czyli inne czynniki niegenetyczne, jednak decydują o tym, czy zachorujemy na nowotwór, czy nie. I jak bardzo metale ciężkie są dla nas ważne i żeby zwracać uwagę na to, co jemy, okazuje się, że zawartość arsenu jest bardzo duża w na przykład nieekologicznych kurczakach, szczególnie w skórze kurczaków, ponieważ one są karmione jakimiś związkami, które powodują to, że mają w składzie arsen i mają ochotę wtedy więcej jeść, kurczaki. Dużo szybciej przybierają na wadze i też źródłem arsenu jest nieekologiczny ryż. No oczywiście inne, ołów, kadm, cyna, no tutaj metali ciężkich też jest w wielu, no chociażby w naszym środowisku też dużo wdychamy. No i tu nie ma rtęci, ale ostatnio miałam pacjenta, ja często robię badania, analizę pilgerską włosa, a propos metali ciężkich, miał bardzo dużo, miał czterokrotnie przekroczony poziom rtęci we włosach. Wy skąd pan tyle tej rtęci ma, co pan robi? No nie wiem, ma fabrykę zabawek. Ja mówię, ale on jest szefem, więc tam nawet z tymi zabawkami specjalnie nic nie robi. A ja mówię, a je pan ryby? Jem. A jak często w tygodniu? W tygodniu? Ja 3 razy dziennie jem ryby. Ja mówię, to jakie ryby? No nasze z Bałtyku. I miał 4-krotnie przekroczony poziom rtęci. Także tutaj no, wiemy na pewno, że rtęć jest w naszych rybach i powinniśmy zwracać uwagę na to, co jemy i jak zanieczyszczamy swoje środowisko wewnętrzne. Pozostałości po antybiotykach, szczepionkach, wiemy, że w szczepionkach jest przede wszystkim aluminium u dzieci. Generalnie jak robię analizę pilgerską u dzieci, to najczęściej rzeczywiście mają przekroczone aluminium. Szczególnie dzieci autystyczne, to praktycznie wszystkie. Szczególnie, że ja przed badaniem analizy pilgerską włosa u dzieci autystycznych podaję najpierw chlorelę po to, żeby po prostu już uruchomić jak nie wydalanie wstępne metali ciężkich i dopiero wtedy robię to badanie. W kosmetykach są konserwanty, hormony. Inne złe soki, czy materiał chorobotwórcza, materia, to są te toksyczne produkty przemiany materii, na przykład wolne rodniki, które powodują degradację DNA. Inne toksyny biologiczne są wydzielane przez bakterie, na przykład paciorkowiec wydziela toksyny, które odpowiedzialne są na przykład za wysypkę. Grzyby, wirusy również wytwarzają różne substancje, które tworzą te soki chorobotwórcze. Toksyny popromienne, na przykład jod promieniotwórczy, wiemy doskonale, że leczenie jodem promieniotwórczym zwiększa znacznie ryzyko nowotworów wtórnych. I toksyny psychiczne, takie jak stres, no powodują po prostu zwiększoną ilość adrenaliny. To jest też zły sok, czyli też materia chorobotwórcza. Adrenalina jest bardzo silną toksyną. Okazuje się, że można nie mieć miażdżycy, a umrzeć na zawał. Właśnie dlatego, że dochodzi do bardzo silnego stresu, wyrzutu hormonów i one powodują po prostu skurcz, tak silny skurcz naczyń wieńcowych, że można umrzeć na zawał nie mając miażdżycy. Teraz jakie kwasy są wydzielane, skąd w ogóle się biorą kwasy, bo mówimy, czytacie Państwo tak w gazetach już, że jak się Państwo zajmują, orientują w medycynie naturalnej, to wiecie, że mówi się o zakwaszeniu, tak? Ktoś mówi, skąd ja mi żadnych kwasów przecież nie jem, dlaczego? Nie? No i skąd się biorą? Różne rodzaje kwasów są z różnych źródeł i na przykład kwas moczowy jest z rozpadu mięsa i rozpadu komórek. Czyli na przykład w chorobach nowotworowych jest zawsze podwyższony kwas moczowy, szczególnie w chorobach nowotworowych hematologicznych, czyli w białaczkach, chłoniakach, szpiczaku jest podwyższony kwas moczowy, dlatego że dochodzi do masywnego rozpadu komórek krwi. Kwas węglowy jest uwalniany wtedy, kiedy nie ruszamy się i nieprawidłowo oddychamy. Czyli jak się stresujemy i płytko oddychamy, wtedy powstaje kwas węglowy. Kwas mlekowy, wtedy kiedy się przetrenujemy, powstaje dług tlenowy, tak? Czyli dlatego treningi wszystkie powinniśmy zaczynać od powolnych, czyli sukcesywnie zwiększać, a nie tak, że raz w tygodniu pójdziemy na 2 godziny pobiegać, tylko trzeba regularnie, powoli zwiększać wysiłek, właśnie żeby nie dochodziło do wytwarzania kwasu mlekowego. Nikotyna jest również kwasem. Kwas siarkowy powstaje z niestrawionych pokarmów,
w jelitach, tak zwane wiatry, tak? To wiemy, że to wtedy ma taki charakterystyczny zapach, to wiemy, że wtedy jest to kwas siarkowy. Znaczy, że w naszym organizmie dochodzi do niestrawienia pokarmu. Jeżeli ktoś ma tak zwane zdęcia, świadczy to o tym, że jego żołądek nie wytwarza odpowiedniej ilości kwasu, w związku z czym nie doszło do dobrego strawienia białka i dlatego kwas siarkowy powstaje w jelicie. W jelicie, jeżeli mamy niedokwaśność soku żołądkowego, to jeżeli są niestrawione białka, dochodzi do procesów gnicia, a jeżeli są niestrawione węglowodany, dochodzi do fermentacji. I jak ktoś przychodzi, że mu bulgocze w brzuchu, to ja zawsze mówię, a pędził ktoś u pana bimber na przykład? Słyszał pan, jak bimber się pędzi? Jakie są odgłosy? No takie są, ból, ból, ból. No to właśnie pan ma bimber w brzuchu. Albo miałam pacjentkę, młodą dziewczynę, która była alkoholiczką i kiedy odstawiła alkohol, udało się, że nie piła alkoholu przez miesiąc, za miesiąc zaprosiłam ją na badania kontrolne, żeby zobaczyć, czy próby wątrobowe spadły. No i rzeczywiście bardzo ładnie, elegancko GGTP spadły i te wszystkie próby wątrobowe dwukrotnie, więc bardzo byłam zadowolona. Mówię, dobrze, to proszę za 2 miesiące przyjść. Przyszła za 2 miesiące, mąż zadowolony, bo mówi, że żona nie pije, ale próby wątrobowe znowu pod sufit, znowu dwukrotnie wyższe. Co się stało? No więc robimy analizę, co pani je? Domyślacie się, co się stało? Zaczęła produkować alkohol endogenny. Jadła 2 razy dziennie ciasteczka, ponieważ miała niedokwaśność soku żołądkowego. Ciasteczka u niej bardzo szybko fermentowały. No i doszło do produkcji endogennego alkoholu. I w ten sposób, ponieważ wątroba już była nadwyrężona, więc bardzo szybko próby wątrobowe poszły do góry. Salicylowy. Wiemy, że aspiryna jest teraz bardzo modna. Kwas octowy wytwarzany jest, kiedy jemy duże ilości słodyczy i szczególnie słodycze z tłuszczami. Wtedy dochodzi do dużej ilości kwasu octowego. Kwas szczawiowy zawarty jest w szpinaku, kakao, rabarbarze. Jeżeli mamy tak zwaną wadę szczawianową, to nie należy rezygnować ze szpinaku czy na przykład jarmużu, który też ma kwas szczawiowy, tylko po prostu brać sobie tego więcej cytryny. Powstaje wtedy cytrynian wapnia i cytrynian wapnia wiąże kwas szczawiowy. Tak? Czy jak ktoś ma kamicę szczawianową, no to wiemy wtedy, że może mieć problem z tak zwaną wadą szczawianową. Kwas solny w wyniku właśnie stresu, złości, strachu i kwas azotowy zawarty w speklowanych wędlinach. Generalnie tych wędlin, które są, jeżeli są różowe wędliny w sklepie, to nie powinniśmy w ogóle jeść, tak? Bo to są, powstają z kwasu azotowego, tam są azotany, azotyny i powstają nitrozaminy, czyli bardzo silnie rakotwórcze substancje. Także jeżeli już jemy wędliny, to oczywiście, tak jak Hildegarda mówiła, absolutnie nie wieprzowe, no i na pewno nie różowe, powinna być prawidłowo zrobiona, powinna być taka wędlina sina, tak? Nie powinna być różowa. No i zabiegi oczyszczające, to są posty, upusty, sauna, masaże, szczotkowanie bańki. Jakie są terapie wydalania, co robią? No to już co omówiliśmy wstępnie, regulują przemianę materii, działają przeciwzapalnie, regulują gospodarkę hormonalną, wzmacniają układ krążenia, poprawiają nastrój. Generalnie jak się odtruwamy, no to czujemy się lepiej, tak? Jest nawet taka książka kiedyś, nie bądź skwaszony, tak? Czyli jeżeli uwalniamy kwasy, wydalamy kwasy, no to wtedy ogólnie czujemy się lepiej. Post jest odpoczynkiem dla ciała, koncentrujemy się na regeneracji, odkwaszamy cały organizm, wszystkie pokarmy, które są w czasie postu są zasadotwórcze albo neutralne, wspomagają regenerację jelit. Jeżeli mamy przewlekłe zaparcia, no nie powinno się takie posty robić minimum 8 dni. Podczas postu należy pić dużo wody, która wspomaga detoksykację. Najlepiej tą wodę jeszcze dodawać do wody odrobinę szczyptę soli, najlepiej kłodawskiej z minerałami, bo po pierwsze uzupełniamy minerały, a po drugie stężenie jakby wody, którą pijemy wtedy najlepiej jest zbliżone do fizjologicznego, więc to jest około płaska łyżeczka na 2-3 szklanki wody. Wtedy dochodzi do naturalnego przeczyszczenia. Ja pamiętam jeszcze kiedyś, jak nie było tych cudownych środków przeczyszczających, które teraz się stosuje do kolonoskopii, to kiedyś
przygotowując do kolonoskopii te 30 lat temu, po prostu się zakładało się taką sondę i wlewało się w tego pacjenta zwykłą sól fizjologiczną. Czyli z tego wynika, że jeżeli my byśmy sobie pili po prostu tą sól fizjologiczną, to się przeczyścimy naturalnie. Także jeżeli ktoś ma problem z zaparciami, to najlepiej po prostu rano na czczo wypić 2-3 szklanki takiej soli fizjologicznej, tak? Czyli woda z solą kudelską. To tak, dbać o wypróżnienia, no to już powiedziałam wstępnie. Lepiej jest zawsze, jeżeli to wypróżnienie pójdzie jakby popędzone od góry, niż lewatywą, tak? To znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście nie może w czasie postu, należy codziennie oddawać stolec. Jeżeli nie uda się, to wtedy można zastosować lewatywę, najlepiej z rumianką, która ma działanie przeciwzapalne, ale można zrobić to tak, jak ja powiedziałam, czyli po prostu woda z solą. Odżywienie wewnętrzne. Dochodzi do odżywienia wewnętrznego tylko na postach ścisłych, albo na takich, które nie przekraczają 400 kilokalorii, jeśli chodzi o dostarczaną energię. I wtedy pozbywamy się złogów. Mam wielu pacjentów, którzy mieli tłuszczaki. Miałam takiego pacjenta, który przyszedł do mnie pocięty cały, miał tych tłuszczaków już naście i kirurdzy mu regularnie wycinali te tłuszczaki i mówi, czy on musi być taki ciągle wycinany. Ja mówię, nie, może pan sobie robić raz na wiosnę i w jesieni po prostu co sezon, czyli co pół roku, 2 tygodnie postu. No i po jednym poście już mu tam zaczęły schodzić, za pół roku se zrobił drugie i teraz już tłuszczaki mu się nie robią. No i teraz rodzaje postów, jakie święta Hildegarda zaleca, to są najlżejsze, to jest orkisz, owoce, warzywa, można stosować przez 4 do 6 tygodni. Lekki to wtedy, kiedy mamy orkiszową dietę redukującą, czyli chleb orkiszowy, napoje postne, ewentualnie sałata z orkiszu i taki post możemy nawet stosować do 6 miesięcy. I post ścisły, nawet do 2 tygodni, to są napoje postne, czyli kawa orkiszowa, herbaty ziołowe, czy generalnie na płynach, a zupa grysikowo-warzywna to tylko tak brzmi szumnie, a to jest po prostu wywar z grysiku i warzyw. Tak, czyli to jest znowu płyn, tylko troszkę o innym smaku. Przeciwwskazania to są nerwice, choroby psychiczne, dlatego że osoby, które mają nerwice albo jakieś poważniejsze choroby psychiczne, nie zapanują nad apetytem. I kiedy po zakończonym poście zaczną jeść, może dojść do przejedzenia, co jest bardzo niebezpieczne. Jak Państwo wojenne filmy oglądali, to w czasie po wojnie na przykład jak ktoś był wygłodzony, tak, czy wyszedł z obozu i nagle zjadł cały bochenek chleba, to kończyło się to śmiercią. I tutaj chodzi o to samo, że jeżeli ktoś ma nieopanowany ten system nerwowy, to jego post mógłby się źle skończyć. Bo dużo łatwiej jest pościć, niż z niego wyjść, tak? Sam post nie jest taki trudny. Ci Państwo, którzy już przeszli nie jeden post, bo tu jest część osób, które były uczestnikami postu świętej Hildegardy, to wiedzą doskonale, że ten post nie jest taki trudny, jak potem wrócenie do normalnego jedzenia, żeby się nie rzucić na jedzenie. Także dlatego te nerwice są przeciwwskazaniem. Ostre infekcje, silne wyniszczenie, gruźlica, której jest coraz więcej, mimo że cała Polska jest wyszczepiona, ogólnie zły stan zdrowia. Kryzysy. Z kryzysami sobie radzimy w ten sposób. To co to jest? No uwalniamy toksyny do tkanki łącznej, ponieważ i może to powodować jakieś tam problemy, czyli trzeci, piąty dzień. Im szybciej dochodzi do kryzysów, tym świadczy o tym, że jakby te toksyny są płyciej, tak? Czyli jest bardziej oczyszczony organizm. Jeżeli ktoś ma bóle głowy już pierwszego, drugiego dnia, to znaczy, że jego organizm jest całkiem nieźle oczyszczony, że może to robić często i bez mniejszych jakichś problemów. Natomiast im bardziej jest człowiek pewny siebie i uważa, że jest super z nim, to okazuje się, że pod koniec postu, dopiero piąty, szósty dzień, kiedy już przygotowujemy się do wyjścia z postu, on dopiero ma pogorszenia i kryzysy typu bóle głowy, bóle stawu, wysypki skórne. Tak sobie radzimy albo kąpielami, moczymy nogi w soli, okłady ciepłe na wątrobę i zwiększamy ilość płynów. Możemy robić takie jeszcze oczyszczające inne. Gimnastyka oczyszczająca na postach, które są organizowane tutaj przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy. Zawsze jest gimnastyka rozciągająca. Zabiegi oczyszczające, czyli płukanie żołądka, można sobie nos wodą z solą, oczyszczanie języka. I teraz upust krwi. Dzisiaj tutaj pan doktor częściowo omówił. Wskazania praktycznie wszystkie choroby z wyjątkiem przeciwwskazanych, czyli ostre choroby infekcyjne, osłabienie, silne osłabienie organizmu, ostra choroba niedotkwienna, wtedy nie robimy tych upustów krwi.
to pan doktor też już dzisiaj mówił, tak, jakie są warunki robienia upustu, tak wygląda krew po upuście. Te schodki świadczą o tym, że jest tutaj proces zapalny i po obrazie krwi z upustu możemy też wnioskować, jaki jest stan zdrowia organizmu. Mam pacjentów, którzy co 3 miesiące robią upust krwi, jeżeli jest jakiś silny stan zapalny i rzeczywiście po każdym upuście, że ta krew jest lepsza. Sauna, no sauna to też jest dostępna teraz nie częściej niż 2 razy w tygodniu i w zależności od tego, jaką wodę lejemy na kamienie, takie są różne sauny, może być kasztanowa, ametystowa, wrotyczowa i owsiana, tak? I masaże, oczywiście szczotkowanie, to są wszystko zabiegi oczyszczające. Kremy, które święta Hildegarda poleca, to piołunowe na zapalenie stawów, wrotyczowe i bolesne miesiączki to wspomaganie wątroby, czyli jeżeli jest problem z wątrobą, to smarujemy okolice prawego podrzebrza, natomiast jeżeli są bolesne miesiączki, smarujemy podbrzusze. I najlepiej robić to, najczęściej jest to jedno z drugim związane, czyli cały miesiąc smarujemy podrzebrze, a przed miesiączką i w czasie miesiączki podbrzusze. Krem choinkowy używamy w chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy i okłady z wody na uda. Jeżeli jest silne krwawienie miesięczne, możemy to bardzo ładnie zahamować. Mam bardzo wiele kobiet, które właśnie się leczą się na niedokrwistość od lat, a nikt nie wpadł na to, żeby zmniejszyć krwawienie miesięczne. Po prostu zalewają się krwią co miesiąc, nie dostają żadnych leków przeciwkrwotocznych i można po prostu zrobić nawet taki prosty zabieg, jak owinąć ręcznikami mokrymi, zimną wodą uda i bardzo szybko ustępuje krwawienie. Oprócz tego można kupić oczywiście hemorigen albo krwawnik i stosować krwawnik przez 3 miesiące. Okład to będzie dostępny, tak? No to Państwo tutaj te wszystkie okłady ziołowe można sobie zobaczyć, co przy czym się robi. Już nie chcę Państwa przetrzymywać. Bańki, no, święta Hildegarda robiła takimi większymi, miała, wtedy nie było, nie były szklane bańki, tak? Sprawdziliśmy, że były wówczas już szklane bańki nawet. I no, stosuje się lepsze działanie z leci już osób młodszych. Dochodzi do uwalniania miejscowego tkanki łącznej kwaśnych produktów przemiany materii. W zależności od tego, gdzie jest schorzenie, tam stawiamy bańki, tak? No, ona ostrzela, to wszyscy wiedzą, ale można również na zaburzenia hormonalne stawiać na udach pod pośladkami wtedy, z tyłu. Alubago nad pośladkami. No i tutaj to jest ten 6. punkt, poznaj siebie, pokonuj obciążenia, pielęgnuj cnoty chrześcijańskie, aby uzyskać zdrowie duchowe i fizyczne. Tak, jak człowiek myśli, tak trawi. To jest bardzo ważne i to, co tutaj siostra Blanka mówiła, jeżeli będziemy korzystać z jej rad, czyli zaczniemy milczeć w myślach, nie tylko ustami, ale w myślach, zaczniemy obserwować, co myślimy, tak? Czyli jeżeli spotyka nas jakaś przeciwność losu i myślimy sobie, dzięki Ci Panie Boże, co mnie zabije, to mnie wzmocni, to jest po to, żebym była dojrzalsza, żeby mnie to wzmocniło, to wtedy jest dobrze, czyli ja to trawię, tak? Natomiast jeżeli spotyka mnie przeciwność losu i mówię, o znowu ja, nie, no dlaczego, po co, to już po tej myśli już wiemy, że nasz żołądek nie pracuje dobrze. Także bardzo proszę się obserwować to, co siostra Magda mówiła, czyli obserwować to, co myślimy, bo to już nam wskaże na nasze problemy również zdrowotne. Tak? Czyli jeżeli ktoś po prostu widzi, jak to się mówi, że są osoby, które szukają sposobu albo wymówki, tak? Szukasz powodu albo sposobu. No więc jeżeli ktoś szuka powodu, żeby się zmartwić, no to wtedy znaczy, że jego żołądek nie pracuje dobrze. A jeżeli szuka sposobu, to znaczy, że stara się ten jakby żołądek wzmocnić i trawi. Cnoty, wady są opisane ładnie u świętej Hildegardy wszystko. Chcesz pokonać łakomstwo? Ćwicz się we wstrzemięźliwości. Czyli nie mamy koncentrować się na wadach, tylko mamy rozwijać przeciwstawne cnoty. Nie przejmować się tym, że zrobiłem coś źle, tylko mówię, a zrobiłem to źle, no to teraz będę się ćwiczył, żeby zrobić przeciwną rzecz dobrze. Gniew jest pierwszą przyczyną zaparcia. Jeśli się gniewasz, ćwicz się w cierpliwości. Badania psychologiczne wykazały, że robili ankiety dla osób chorych na nowotwór jelita grubego. Okazało się, że w 70 ponad procentach przyczyną był utajony, stłumiony gniew.
Czyli była sytuacja w życiu, która powodowała gniew u tej osoby, no ta osoba po prostu nie potrafiła tego gniewu jakby wykazać, tak? Nie powiedziała tego nikomu i to spowodowało nowotwór jelita grubego. No myślę, że to już o jelitach, to już nie będę. To większość z Państwa wie. To będzie dla Państwa to przekazane, tak? Gimnazje pasożytnicze są teraz bardzo popularne. Jak na ostatnim wykładzie takiego profesora z Łodzi na temat leczenia niepłodności męskiej zadałam pytanie, gdzie można zrobić dobre badania w kierunku pasożytów? On mówi w Polsce. Wy tak w Polsce? Nigdzie. Także i muszę się niestety zgodzić z tym, że tak jest. Także to, że w naszych laboratoriach nie wychodzą pasożyty, to proszę absolutnie nie wierzyć temu. Ja mam wiele dowodów na to, że pasożyty są i leczenie pasożytów jest skuteczne, a takie mogą być oznaki inwazji pasożytniczych. Bardzo popularna jest teraz infekcja drożdżakowa. Jeżeli mamy silny apetyt na słodkie, który sugeruje, że nie mamy możliwości się bronić przed słodkiem, to znaczy pacjent zauważa, że na słodkie reaguje tak jak alkoholik na alkohol, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest po prostu drożdżyca. I mogą być to objawy związane z drożdżycą, takie jak alergie, wypryski skórne, trądzik, łuszczyca, depresje, stwardnienie rozsiane. Może być jakby objawy stwardnienia rozsianego związane z masywną grzybicą. Opiołunie to Państwo sobie poczytają. To są wszystko już produkty, które święta Hildegarda zaleca na oczyszczanie. Czyli wino piołunowe i nalewka z rzęsy wodnej. Kuracja przebłową z gruszką, to też Pan doktor dzisiaj mówił. Także ona czyści przewód pokarmowy. To jest miód przebłogowo-gruszkowy. Dziękuję bardzo.